Dzień dobry kochani, zapraszam dzisiaj na nowy film. Właśnie się zebrałam, mamy dzisiaj sobotę, godzina 12:40. Ja muszę zdążyć na pocztę do 13:00, bo listonosz zostawił mi awizo, więc mam nadzieję, że uda mi się tam jeszcze dzisiaj dojechać i odebrać, żeby mieć w głowę. Poza tym zajadę na działkę, zobaczę, czy nie zerwało nam dachu, bo wczoraj były straszne wichury i się zastanawiamy, czy jakaś dachówka nam może nie spadła, albo czy nam nie zabrało domu. Także to muszę jechać zobaczyć. Przy okazji nagram wam aktualizację budowy, to co się u nas zadziało. Mam wam do pokazania jedną bardzo fajną rzecz. Myślę, że powoli takie etapy wykończenia się zaczynają i zacznie się robić w końcu bardziej ciekawie na tym kanale, a przynajmniej dla mnie i pewnie dla tego damskiego grona, bo myślę, że mężczyźni to tak do tego etapu są zainteresowani, a później to już wiecie, żona wybiera. A przynajmniej bardzo często tak jest. Niestety w momencie, kiedy pracuję w tygodniu, nie mam czasu nagrywać. Zazwyczaj mi się to udawało, teraz ostatnio było dosyć ciężko. Natomiast staram się teraz robić tak, żeby w sobotę sobie wszystko ogarnąć, a w niedzielę ewentualnie zostawiam montaż, czy to mi, czy to Oskarowi, żeby można było to na spokojnie sobie zmontować. Ale... No dobra, więc ja się zbieram, zapinam pasy, odpalam furę i jadę na budowę. Pokażę wam, co udało nam się ostatnio tam zadziałać. Standardowo już oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, bo dla nas to jest ogromna motywacja. Dodajcie jakiś komentarz, z chęcią odpiszemy i zapraszam do oglądania. Dotarłam, dom stoi. Wszystkie dachówki są na miejscu, więc wiatr nic poza tym, że przewrócił nam stolik, nic złego nam nie narobił. Jak możecie zobaczyć, tutaj się trochę pozmieniało. Wysypaliśmy sobie taki kamyk, tłuczeń, no różnie to ludzie nazywają, przed dom. Z tego względu, że tak jak z tamtej strony mamy drogę asfaltową i tam nie ma żadnego problemu, no to tak tutaj przy wjeździe do domu mamy niestety drogę taką gruntową, polną. No i tutaj jest bardzo dużo błota, w szczególności kiedy jest deszczowa pogoda. No to bardzo tutaj nam się nieprzyjemnie robiło przed tym domem. I było jeszcze gorzej tak naprawdę niż na drodze. Teraz mamy kamyczki, fajnie się po tym chodzi. Nie ma żadnego problemu, że wnosimy brud do chaty, a wnosiło się tego naprawdę sporo. Także jesteśmy z tego rozwiązania tymczasowego na ten moment zadowoleni. Jeśli nie chcecie robić polbruku, a chcecie mieć odbiór chaty, no to coś takiego możemy wam polecić. My oczywiście tu nie mamy jeszcze tego skończonego. Niedokładnie jest to rozgarnięte. Oskar to tylko tak wstępnie wziął i porozrzucał. Teraz te kamyczki mają dosyć fajny kolor, bo jak pan je przywiózł wywrotką, to wyglądały tak jak tutaj. One się po prostu obmyły, a tutaj mamy podcień, więc nie było jak dotrzeć deszczowi do tej taczki. Także tak to wygląda. No myślę, że spoko rozwiązanie. Przynajmniej nam się buty nie brudzą. A i dodatkowy atut, że będzie to możliwe po prostu jako utwardzenie do odbioru. Zobaczymy, jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o wilgoć. Chociaż da się fajnie w miarę oddychać, więc myślę, że nie będzie źle. I jest to 51%, także bardzo fajnie. Jeśli chodzi o temperaturę, to jest 19,3 stopnia i my staramy się raczej cały czas taką temperaturę utrzymywać. Cały czas jeszcze włączamy te suszacze, osuszacze. Teraz nas dwa dni nie było, ale na pewno tutaj będzie pełno. Ten osuszacz pokazuje 59%. No nie wiem, czemu wierzyć bardziej, czy temu osuszaczowi, czy temu termometrowi, ale no mniej więcej powiedzmy, że to się pokrywa. No na pewno jest już 100 razy lepiej niż było. Jak możecie zobaczyć, wody jest już znowu pełno, bo jest dotąd, także znowu trzeba to opróżnić i na pewno pootwieram wszędzie okna, żeby się wywietrzyło. Poza tymi osuszaczami zrobiliśmy teraz coś takiego, taki eksperyment, że zostawiliśmy okna na uchyleniu. Tak to wygląda. I one czuć po prostu, że są rozszczelnione. Tędy jest jak najbardziej cyrkulacja powietrza, więc dzięki temu ta wilgoć aż tak bardzo do domu nie wpada i nie tracimy aż tak bardzo temperatury. Ona jest w stanie się utrzymać. No i jak możecie zobaczyć, wszędzie mieliśmy te okna rozszczelnione. I to na pewno dało ten efekt, że ta wilgotność po prostu nie wzrosła. Okay.
Drugi osuszacz chodził w garażu i jeśli chodzi o wilgotność w garażu, to była ona troszeczkę większa. Ja mimo wszystko, że mamy pompę, otwieram garaż, żeby tutaj była jakaś cyrkulacja powietrza. A przy okazji chciałabym Wam pokazać coś mega ciekawego, czyli to, że zakupiliśmy płytki. Płytki jedne już widzieliście w ostatnim, bardzo dawno temu. To są te płytki, które mamy tutaj i one będą na dużą łazienkę. Te same są położone właśnie w kotłowni. One są takie jaśniejsze i są przede wszystkim większe, bo to są 80×80. A te, które tutaj mam, to są płytki z paradyża, ceramika. Co prawda sam ten zakup przebiegał troszeczkę gorzej niż jak zakup na domni.pl. Tam mi się bardzo podobało, bo oni te płytki nam przywieźli do domu i nie było problemu. Co ciekawe w ogóle, to opakowanie, które tutaj widzicie, było nie dość, że pęknięte. Tam pod spodem też są pęknięte płytki. To jeszcze brakowało w ogóle tego rogu, tego elementu. Co świadczy niestety dla mnie o tym, że oni wiedzieli o tym, że ta płytka była pęknięta i ktoś na magazynie, moim zdaniem, celowo ją zapakował. Bo one były tak wszystkie posklejane, także no nie sądzę po prostu, aby taka sytuacja była, że to gdzieś wypadło i nikt nie zauważył. No ale dobra, mniejsza z tym. Model dokładny jaki to jest, to Wam tutaj wkleję na dole, to jest paradyż. Mają taką strukturę kamienia. Tamte, które widzieliście wcześniej, one są gładkie, więc tych raczej bym nie polecała na podłogę, ponieważ no może je się dosyć ciężko myć. One są takie dość matowe, ale mają taki delikatny jakby... nie wiem jak to dokładnie pokazać, myślę, że na kamerze tego nie będzie widać. Mają taką delikatną poświatę. Absolutnie to nie jest żaden brokat, żadne drobinki, ale no tak delikatnie można powiedzieć, że się świecą, jakby były polakierowane, może coś takiego. A same w sobie generalnie są matowe. Jeśli chodzi o wybór tych płytek, to to były jedyne płytki, które nam się wspólnie z Oskarem spodobały. Ja bardzo, bardzo chciałam płytki Lastryko. Jeżeli ktoś nie wie, to wrzucę Wam tutaj model, który mi się podobał. Albo ogólnie, co to jest Lastryko, no bo teraz tego jest w necie pełno, ale wiem, że nie każdy może wiedzieć, o co chodzi. A Oskarowi podobały się takie płytki z takimi żyłkami, ala imitacja marmuru, jakiegoś kamienia. Natomiast jemu się podobały na przykład czarne z jakimiś niebieskimi wstawkami. No mi niekoniecznie, więc po prostu jak zobaczyłam tą, to zapytałam, czy jemu się podoba, bo wspominał też, że imitacja jakaś betonu mogłaby być. I myślę, że to jest taki kompromis, bo one, te płytki mają takie tutaj delikatne ciapki i wyglądają troszeczkę jak Lastryko, ale są też imitacją betonu i gdzieś tam no, są podobne, powiedzmy, mniej więcej do tych, co on chciał i mniej więcej do tych, co ja chciałam, więc... To jest super kompromis. Jeśli chodzi o wymiary, to jest 60×60 i te płytki mają znaleźć swoje przeznaczenie w naszej toalecie na ścianach. Nie wiem, czy nie kupiliśmy ich trochę za dużo, natomiast no, teraz może mi się tak wydawać, bo dosłali nam dwa kartony dodatkowo. Jeśli chodzi o tą reklamację, bo zgłosiłam właśnie, że dwa kartony były pobite, akurat z wymianą nie było problemu. Więc fajnie. Mam nadzieję, że nie będzie większych problemów podczas składzenia ich. Generalnie wydaje mi się, że wyglądają dość uniwersalnie. Akurat jeśli chodzi o WC, to tam w planach mamy prawdopodobnie zostawić te panele, które będą w całej chacie, ale to jeszcze zobaczymy. No w razie czego mamy zapas i będziemy też mogli je położyć ewentualnie właśnie na podłodze. Zastanawiam się też, czy ciągnąć płytki do samego sufitu, czy pociągnąć do połowy i resztę pomalować farbą. Różne inspiracje mi się podobają, różne rozwiązania mi się podobają, a myślę, że toaleta to jest takie miejsce, że naprawdę można poszaleć i można coś fajnego zrobić. Mi się podoba też wiele rozwiązań takich, gdzie są jakieś kolory, coś wymyślnego, natomiast boję się, że szybko nam się to znudzi i bardzo chciałabym iść w taką klasykę. Wiem, że mówiłam, że będzie dużo beżu, natomiast Oskar nie do końca jest za tym rozwiązaniem, więc postaram się przemycać tak delikatnie ten beż. On bardziej jest w tych szarościach, się lepiej czuje. Także no jakiś kompromis będziemy musieli znaleźć, te płytki też mi się podobają, więc mam nadzieję, że jakoś to wspólnie, fajnie, razem ogramy. Tymczasem zamykam już bramę, żeby nie było problemu, że za dużo powietrza nam ucieka. Wiecie, jeszcze mamy prąd budowlany, także... Op,
Pięknie, już rozrabiam. Jeszcze mamy prąd budowlany, także staramy się naprawdę oszczędzać. Jeżeli chodzi o otwieranie tej bramy, raz dziennie wystarczy, tylko żeby tutaj się poważnie wywietrzyło i więcej nie trzeba. Staramy się wchodzić drzwiami, już nie wietrzyć, nie wentylować całej chaty, bo tak naprawdę jedno otwarcie bramy i tutaj potrafi spaść od razu o kilka stopni temperatura. Także staramy się tego nie robić. Dobra, mogę tutaj też włączyć ten osuszacz, żeby to sobie chodziło. Swoją drogą serdecznie zapraszam Was na Instagrama, bo ja już ten tłuczeń pokazywałam jakiś czas temu, w ten sam dzień praktycznie, jak go tutaj rozłożyliśmy. Także jeżeli chcecie być bardziej na bieżąco, to odsyłam. Tutaj Wam stawię nazwę do Instagrama. Możecie zajrzeć, zaobserwować i na pewno znajdziecie tam coś dla siebie. Ja też często wrzucam jakieś inspiracje domowe, także myślę, że warto. No i jeśli chodzi o naszą elewację, to zaczynają wychodzić ekipy pierwsze błędy. Teraz akurat tego tak nie widać, bo nie ma dużej wilgotności w powietrzu. Natomiast pomijając tutaj te dwie plamy, które są od wbijania rusztowania, to w momencie, kiedy jest wilgoć, kiedy jest deszcz, to pojawia się taki ciemniejszy trójkąt. Odtąd dotąd ten kawałek u góry jakby przy dachu jest ok. Natomiast rzucę Wam może zdjęcie, jak to wygląda. Nie podoba nam się to, nie wiemy, czym to jest spowodowane, czy to jest spowodowane po prostu tym, że ten budynek jeszcze nie jest zagruntowany i chłonie wilgoć, czy jest to jakaś grubsza sprawa i jakiś błąd budowlany. No zobaczymy. No i kolejna rzecz, która jeszcze nam tutaj wyszła, w zasadzie wychodzi, tak samo jak jest większa wilgoć, to jest gdzieś tutaj taka plamka, chyba gdzieś tu, albo tu, już teraz nie pamiętam. I ona wychodzi dość intensywnie, to jest taka mokra plama. Także cóż, no niestety ponosimy konsekwencje wyboru tej ekipy i zostawienia jej, ale takie życie, nic nie zrobimy. Za jakiś czas mamy też w planach termowizję naszego domu i weryfikację tego, co tutaj jest zrobione źle, którędy nam powietrze ucieka i na pewno jeżeli chodzi o sufity, to będziemy czekać też z tym, żeby bez tego nie ruszyć. Są fajne warunki, no bo w środku mamy ciepło, na zewnątrz jest zimno, także na pewno będzie to miarodajne i nie mogę się doczekać, aż będziemy mogli spać spokojnie, że ten dom jest szczelny, a jeżeli nie, no to będziemy mieli idealną okazję, aby co nieco popoprawiać. Już w domu normalnie można się rozebrać, także ja to zrobię. Fajnie w ogóle, że można tutaj chodzić nie w kurtce, ojej, nie w czapce. Zaczęło się przez to robić bardzo domowo, z czego niesamowicie się cieszę. Patrzę sobie na termometr i przez to, że była otwarta brama, to już wilgotność spadła do 48%, więc ta wentylacja powietrza musi być, żeby tutaj nam się wszystko nie zakisiło. Dajcie znać, jaka według Was jest optymalna wilgotność, jeżeli chodzi o ilość procent do podjęcia dalszych prac do tego, aby zacząć robić sufity, bo nas to bardzo ciekawi. Cały czas nie jesteśmy pewni, czy to już jest ten moment, czy już można, czy jeszcze nie. Myślę, że powoli tak, ale wolimy się upewnić, że na pewno tutaj cała ta wilgoć wyszła. Poczekamy jeszcze, aż na dworzu będą bardziej plusowe temperatury, bo ma to się zadziać za kilka dni i wtedy podkręcimy, myślę, że tą pompę, żeby jeszcze bardziej te posadzki wygrzać, bo na razie utrzymujemy stałą temperaturę, a przy wygrzewaniu posadzek fajnie jest, jak jednak ta temperatura wzrasta. Przez to, że teraz za wiele nie ma co do roboty na budowie, oczywiście na budowie zawsze się znajdzie robota, bo zawsze w każdej chwili jest coś do dokończenia, no bo tak naprawdę w tym momencie moglibyśmy jeszcze kończyć stelaże w garażu, moglibyśmy pomalować do końca kotłownię, bo tam jeszcze jedna ściana jest tylko przykryta na jedną warstwę, ale musimy kupić farbę, tam musimy jeszcze dokończyć listwy i poprzyklejać, ale po prostu ostatnio nam się nie chce, wolimy odpocząć i wykorzystać ten czas takiej mini pauzy na budowie, ale jakby co, to też coś tam już zaczynamy planować. No i jedną z takich rzeczy są gniazdka. Gniazdka, które musimy policzyć. Chodzi mi o kontakty. Musimy się też zdecydować, czy będą to białe, czy czarne kontakty, czy może chcemy się zdecydować na jakieś bardziej wymyślne i jednak, nie wiem, wziąć sobie jakieś takie metalowe, albo widziałam też drewniane, drewnopodobne. Także naprawdę wyboru jest bardzo dużo. Ja chyba jestem fanką takiej klasyki i stwierdzam, że jednak mimo wszystko białe albo czarne będą takie klasyczne i będą do wszystkiego pasowały.
całe. Na pewno chcę zrobić tak, żeby w całym domu był jeden model gniazdek, w sensie jeden model kontaktów i jedna seria po prostu, żeby nie było tak, że w kuchni mamy inne, w pokojach mamy inne. Inna kolorystyka, ok, wiadomo, w zależności po prostu od tego, jak będzie urządzone dane pomieszczenie, bo jeżeli będziemy mieli czarną ścianę, powiedzmy w salonie, no to nie wyobrażam sobie dać tam białych kontaktów, ale wiadomo, to jest kwestia gustu. Myślę, że to, żeby wybrać model, nie jest najtrudniejszym zadaniem. Najtrudniejszym zadaniem jest to, żeby te punkty policzyć. Uwierzcie mi, to nie jest takie proste. Liczyliśmy już kilka razy i za każdym razem wychodzi nam inny wynik, także musimy się za to porządnie wziąć, każde pomieszczenie po kolei sobie posprawdzać i zobaczyć, jak to u nas będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ilość. Na pewno kupa kasy na to pójdzie, bo gniazdka są bardzo drogie. Wiecie, to się tak wydaje, że tam powiedzmy 30, 40, 50, 60 czy nawet 100 za jeden punkcik, ale wyobraźcie sobie, że takich punktów w domu jest co chwila gdzieś i w naszym przypadku będzie to około pewnie 120 punktów, także wyobraźcie sobie, że jeżeli będziemy chcieli kupić punkty za 100, to już są takie wypasione, no to 12 tysięcy, słuchajcie, to będzie mało. No jeżeli się zdecydujemy na jakieś tańsze, tam powiedzmy za 5 dych, to myślę, że są takie ładne i w miarę jeszcze przystępne cenowo, no to i tak mamy 6 koła. Także jest to ogromna suma, tak naprawdę to jest taka pierdoła, której się nie zauważy, no bo po prostu będzie nam umożliwiała włączanie czy wyłączanie światła, czy podłączanie się do prądu, ale tego jest naprawdę sporo i jak się policzy po prostu ilość tych punktów, no to naprawdę robi się niezła kwota. Na tym nie chcemy oszczędzać, chcemy wybrać dobrą markę i tak, żeby była dobra jakość, także myślę, że na tym nie będziemy oszczędzać, ponieważ mam dość w naszym bloku, jak każde gniazdko po prostu wyskakuje ze ściany i czasami się zdarza, że wygląda to tak, jak jest to tutaj. Na pewno tego nie chcę, chcę, żeby to była dobra jakość, żeby nie trzeba było co parę lat tych gniazdek po prostu wymieniać, tylko żeby one były i żeby nam służyły latami. Dajcie znać, jakie wy u siebie macie kontakty, czy czarne, czy białe, czy może jednak bardziej wymyślne, czy jakieś kolorowe, szklane, czy co tam sobie powybieraliście. Po drodze w ogóle zajechałam do sklepu i był to taki market, który pewnie znacie, było to Dino. No i stwierdziłam, że wezmę sobie wodę, no bo jadę na budowę, tutaj nic nie mamy i wzięłam taką litrową, pierwszą lepszą po prostu litrową wodę, poszłam do kasy, no i pani do mnie mówi 7,49. Zamurowało mnie, słuchajcie, i mówi, ja pierdzielę, litr wody jest droższy od, nie wiem, litra Coca-Coli, no przecież to jest niemożliwe. I pytam pani, czy na pewno, czy to nie jest jakiś błąd cenowy, czy na pewno dobrze nabiła. Ona mówi, nie no, woda, zawołała inną panią i mówi, ta woda to tyle kosztuje? To aż 8 zł za wodę litrową? Ona mówi, no tak, tak. Nie wiem, słuchajcie, co to była za woda, jakaś na E, Envio, Envia. Nie wiem, nawet nie zwróciłam uwagi, ale muszę ją wygooglować, może to jest, nie wiem, jakaś woda, kurde, z właściwościami, których bym potrzebowała, więc może warto z nią zainwestować. No, ale śmiechy śmiechami, wiecie, inflacja inflacją, ale 8 zł za wodę, no to naprawdę jest lekka przesada, a za tą zapłaciłam złoty 9, więc już lepsza cena, zdecydowanie. Dajcie znać, czy słyszeliście o takiej drogiej wodzie, a może ją pijecie i może dacie znać, co ona ma takiego w sobie, że jest taka droga, kurde, bo jestem ciekawa, co ona może w sobie mieć. A wracając do tematu budownictwa i do naszego nieidealnie, a w zasadzie niepoprawnie wykonanego ocieplenia, serdecznie chciałam Was zaprosić do przeczytania, do zakupienia e-booka, który Wam podlinkuję na dole w opisie. Ostatnio mieliśmy okazję go przeczytać w całości i słuchajcie, tak naprawdę teraz nie ma tam zbyt wielu informacji, których my byśmy nie wiedzieli. Jest tylko jakby rozwinięcie danego tematu. Jest to e-book na temat szczelnego domu, na temat tego, co zrobić, żeby dom był tani w utrzymaniu, tani w ogrzaniu, no i po prostu, żeby był dobrze wybudowany. Tam macie wszystkie etapy po kolei, zaczynając od wyboru działki, od wyboru projektu, od umiejscowienia domu względem stron świata i to jest dopiero początek, a później macie każdy etap, dosłownie każdy etap, fundamenty, okna, wszystko po kolei, rozpisane, opisane, także tak naprawdę sens naszego kanału
trochę zanika, bo jeżeli jest już taki e-book, no to tam macie podane wszystko jak na tacy i tak naprawdę wystarczy, że zakupicie go przed swoją budową, przeczytacie i będziecie wracać na każdym etapie do tego etapu, który jest opisany w e-booku i macie rozpisane wszystko jak na tacy, wszystko podane tak jak powinno być, jakich błędów unikać, co robić, czego nie robić, podane na fajnych życiowych przykładach, więc ja ogromnie zachęcam. Gdyby ktoś mi takiego e-booka podsunął, słuchajcie, te 2 lata temu, kiedy zaczynaliśmy budowę, myślę, że byłabym o wiele mądrzejsza niż teraz jestem, bo ta wiedza pogłębiałaby się po prostu jeszcze bardziej, a w tym momencie my niestety uczymy się na swoich błędach. Ten kanał jest po to, żeby pokazywać wam nasze błędy, żebyście wy ich dalej nie popełniali, ale jeżeli jest taki e-book i jeżeli chcecie mieć wszystko w jednym miejscu, zebrane, uporządkowane, i wiecie, jestem też odsiane tak naprawdę to, co w internecie możemy znaleźć, bo ja nie mówię, w necie jest dużo fajnych informacji i wiele rzeczy można z internetu wyciągnąć, natomiast trzeba wiedzieć, z jakich źródeł korzystać i gdzie szukać, bo wiele jest mądrych głów, które niestety doradzają bardzo źle, no i później możemy cierpieć, może cierpieć nasz portfel, nasz czas i nasze nerwy, także ja was ogromnie zachęcam, aby sobie zobaczyć, poczytać. Link wam wrzucę w opisie na dole. Jeżeli będziecie zainteresowani zakupem, to na hasło 35% macie 35% rabatu, taki bonus, więc myślę, że warto. Taka wiedza zebrana w jednym miejscu, myślę, że jest to klucz i podstawa do tego, żeby wasz dom był wybudowany w prawidłowy sposób, żeby nie pojawiały się w nim technologiczne błędy i żeby przede wszystkim był szczelny i tani w utrzymaniu, tani w ogrzaniu. No dobrze kochani, na ten moment to już wszystko w tym filmie, serdecznie wam dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji oraz łapy w górę. Będę też wdzięczna za każdy komentarz. Dzięki bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!